Ukrainiec z Charkowa miał sprzątnąć Wardęgę, żeby go uciszyć. Przez budować budżet na ciebie, bo za swoich szukania kosztuje 30 milionów. Czy ludzkie życie serio jest warte 15 tysięcy złotych? A ile już im kosztowała? 5 dni. Czy Boxdel w ogóle posunąłby się do czegoś takiego? Eliminowanie ciebie to nie jest w ogóle tak, bo to nikt by nie przyszedł do ciebie, nie? Nawet na parkingu w podziemnym galerii handlowej. Nie tutaj, by nie było łatwiej? Cię. Tu przypał za dużo. I czy jeżeli te groźby okażą się prawdą, to czy mógłby mieć z tego powodu problemy? Pandora Gate nie zwalnia. Kolejna odsłona afery do startu. Ale pytanie jest, czy to, co mówi Boxer, to są groźby? Ja się tak zastanawiałem. Bo wiesz, jeśli ja sobie usiądę z tobą i będę mówił, wiesz co, myślę, że zabicie ciebie nie kosztuje więcej niż 50 tysięcy złotych. A ile myślisz, że kosztuje? No tak, 30, coś takiego. Wiesz, zawsze się znajdzie jakiś co za jakiś hajs to zrobi. To jakby to można traktować jako groźby, czy to jest taka rozmowa na zasadzie? Według mnie raczej nie, ale prawnie to nie wiem. To chodzi mi o to, że to nie jest tak, zajebie cię, to 3 dychy kosztuje, skurwie, nie? Powiedział, że musi zbudować budżet na niego. No dobra, a z drugiej strony Boxer miałby budować budżet na 50 tysięcy złotych. Jak podejrzewam, że parę baniek ma, no 30 nie ma, no ale parę baniek raczej ma. A budowanie budżetu to wiesz, no kurwa. Ja mogę zbudować budżet na lodówkę, wkładając po 300 miesięcznie, aż uzbieram 3 koła, nie? Starcza nam nowych materiałów, które mogą w złym świetle przedstawiać znanych internetowych twórców. Dzisiaj skupimy się już nie na tym, co miało dziać się lata temu. Nie będziemy rozmawiać o ewentualnej krzywdzie dzieci. Porozmawiamy o tym, jaka w Polsce jest odpowiedzialność za słowa. Słowa, które nigdy wobec nikogo nie powinny paść. To tak ktoś wie, że do ciebie za insygnią garaż podziemny jakiś tam ci wbija. A ty patrzysz czasem w lusterko, czy nikt do tego nie istnieje? Ja nie muszę. Porozmawiamy też o tym, czy w Polsce można w ogóle legalnie zlecić zabójstwo. Nie chciałbym się postawić na miejscu znajomych Wardęgi i mówię to zupełnie serio. Okazuje się, że druid miał nagrywać swoje rozmowy. I oczywiście powiedziałem to pół żartem, pół serio. Dlatego, że nagrywał rozmowy, w których padły słowa, które nigdy względem niego nie miały prawa paść. Boxdel, on doskonale wiedział, że ja się bardzo boję po tym, jak mnie zastraszał na początku Pandory. A to jest w ogóle nagranie już tam z 2024, jakoś na początku roku. No i zanim powiemy w ogóle, co by się stało, gdyby faktycznie ktoś zamachnął się na życie Wardęgi, to przypomnijmy trochę jego historię. Wardęga miał prawo się bać i Boxdel według niego miał to wykorzystywać. Podobno już od początku Pandory z dwójki Konopski Wardęga to właśnie ten drugi najbardziej obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Robert, witamy wśród wilków. Au. Co? Boxdel miał mówić mu dużo rzeczy, które powodowały niepokój. Wszystkiemu sprzyjała też aura ambasady, w której mieszkał. To jest nawet pracownicy. Do mnie zadzwonili wczoraj, że ej, słuchaj, Sylwester, chodziłeś po domu? Albo byłeś w ogóle, bo brama otwarta, nikt nie otwierał i oni też się ryją. To wchodzi niesamowicie na banie. Jeżeli ktoś z was był kiedyś zastraszany, to wiecie, jak to jest. Bo wiecie, ambasada to jest w lesie, tam spada czasem coś z drzewa, jakieś szyszki, napierdala to w ten dach. Było tak, że na przykład ja uciekłem z domu, nie? Byłem tak już zeschizowany. I tutaj zdania są podzielone. Czy w ogóle Wardęga miał prawo się wystraszyć? Wielu twórców trochę sobie kpi z gruźb byłych Minecrafterów. Co by się miało stać Wardędze i co by się miało stać Konopowi? To nie jest jakaś mafia po drugiej stronie, tylko to są Minecrafta. No widzicie, tylko że problem polega na tym, że te osoby z Minecrafta, no to teraz są milionerami, nie? I tak to wygląda, więc takie też mówienie, że aha, wie, to oni 10 lat temu grali w Minecrafta, no to znaczy, że oni są kompletnie... No tak, tylko że w ich żyłach nadal płynie krew pedalska, nie? Wiesz, o co chodzi. Ja nie chcę źle mówić o tych ludziach, ale 95% youtuberów z tamtych czasów to byli ludzie, którzy byli nieakceptowani społecznie, przez to uciekali do internetu, ergo zaczęli robić ten internet wcześniej, bo to nie było modne, cool i trendy, to nie było fajne być youtuberem, totalnie odrzutkowie outsiderzy to robili, nie? Więc to są nadal ludzie, którzy mają zeza, nie? Intelektualnego. Ty nieszkodliwi, no to no ja tego nie kupuję do końca, nie? Jednak doświadczenia życiowe Wardęgi wskazują, że faktycznie nietypowe wydarzenia, a właściwie wydarzenia, które mogą wpłynąć trwale na psychikę, miały... Rewo mówił, że ty nie chcesz wyraźnie odciąć się od Boxdela, bo z doświadczenia wiesz, że jeszcze kiedyś możesz z nim współpracować, więc nie chcesz sobie zamykać drzwi do deala. A Rewo to niech też się zastanowi, co mówi, no. Jeszcze jakby mnie zapytał, to mógłby twierdzić, co ja chcę, czego ja nie chcę. Niech się też zastanowi, czy chce mówić, co myśli druga osoba, nie? Zatem jakiego deala może mi Boxdel zaoferować? No dosłownie, jakiego deala może mi Boxdel zaoferować? Za coś położyłem, walka na fejmie. I mówi to Rewo, który
siedzi naprzeciwko Gimpera, który 3 dni temu się bił na fejmie. No przecież to jest niedorzeczne, ty. Był w przeszłości miejsce. W 98 roku miał zostać zgładzony... Ale to nie chodzi o to, że Farewo jest najgorszy na świecie, tylko niech ruszą trochę umysłem, nie? To jest wujek YouTubera. Tylko za to, że w szalonych latach 90., gdzie w Polsce panowała ogromna przestępczość, pokazał... Chociażby robić bandany dla bandy. Och, super biznes za 2000 zł. I to bardziej zrobiłem, bo osoba, która z otoczenia Boxdela, którą ja lubię, która ma z tym syfem prawie nic do zrobienia, chciała taką akcję zrobić. A ciuchy, które nosi banda, my ich nie robiliśmy. Na ciuchach byłby hajs. Rzeczywiście, Boxdel nawet z tym do mnie nie przyszedł. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby to są jakieś takie niedorzeczności, bo dla was, bo wy myślicie, ktoś na poczet zarobienia 3000 zł przez przypadek będzie chuj wie co robił. No. Się z majątkiem zarobionym w Grecji. Miał kupić nowy samochód. To też nie jest tak, że on z jakimś niesamowitym majątkiem wrócił. On pracował tam na budowie w tej Grecji. Nie wiem, ile, jaka to była różnica, ile się zarabiało w Polsce, a ile w Grecji. A wiem, że tam było 7 lat. On chyba wyleciał do Grecji przed moimi narodzinami. Ty po prostu chcesz mieć wpływowych kolegów, a Bommel może wciąż taki być. No, nie wiem, wam się naprawdę trochę w głowie miesza. Prawda jest taka, że najlepsze z punktu widzenia wszystkiego byłoby się zbratać z Wardęgą. No to by była, no to jest PR-owy renesans. Ludzie po prostu nie są w stanie zrozumieć tego, że ja nie jestem w żadnej drużynie, nie? Ja już sobie na nich patrzę jakby, wiesz, jakby dwóch typów, co się napierdala na przerwie, nie? To jak ktoś wyprowadzi fajnego low kicka, to powiem fajny low kick, ale to nie znaczy, że to mój kolega jest. A mi? Tak, przed moimi narodzinami wyleciał, a przyleciał w 97, a w 98 go zastrzelili. My w ogóle rolnicza rodzina kiedyś byliśmy, nie? I nie było za bardzo chyba pieniędzy i on wyjechał do pracy na budowę do Grecji. No i w Grecji jakieś inne życie, był tam 7 lat, wrócił do Polski, miał trochę odłożonych pieniędzy, to sobie tam kupił jakiś samochód. I ten samochód mu ukradli, a on chyba nie wiedział w ogóle, jakie są realia w Polsce. I on nie był taki, że o, dobrze, to zapłacę okup, bla, 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 tylko coś tam się sadził strasznie, nie? Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało i nie wiem w ogóle, czy to te osoby to zrobiły, żeby była jasność. Ja nie wiem, czy to finalnie wyszło, że to ci złodzieje, bo to finalnie sprawa została, że sprawcy nie zostali znalezieni nigdy, nie? Był zastraszany, no i w pewnym momencie, no został zabity. No więc jak widzicie, Wardęga miał prawo się bać, szczególnie po tym, co Boxdel miał mówić. Muszę zbudować budżet na ciebie. Bo za swoje kosztuje pieniądze. W mediach, że Boxdel mnie zastraszał. Czy widzieliście jakiś artykuł w mediach takich tradycyjnych? No takich, wiecie, jakieś redakcji i tak dalej. To jest tak proste, jak pisać coś takiego, zobacz. Boxdel, Wardęga. Bo właśnie to mnie zastanawia, nie? Ja wiem, że oni mają mocne przebicie w mediach i zobaczcie, na przykład są artykuły takie. Boxdel przemówił, tajemnicza wiadomość do Sylwestra Wardęgi, tylko jedno słowo. A w ogóle nie ma takich nagłówków o tym zastraszaniu. Chyba, że mi się nie wyświetla, nie? Właśnie to jest dziwne, że jakby to się w ogóle w tych mediach tradycyjnych zapadło pod ziemię, ten temat. Chyba, że przesadzam coś, nie wiem. Czasem booster też nigdy to nie jest. Ja nie muszę. Groźby, które wydają się realne i powodują w adresacie poczucie zagrożenia, stanowią przestępstwo. Nie możemy mówić innej osobie, że popełnimy je na jej niekorzyść. Zresztą mówiłem już trochę w poprzednim materiale na temat drugiej odsłony Pandory. Już same groźby bez żadnych innych działań mogą spowodować, że taki delikwent, który będzie je formułował, trafi na 3 lata za kratki. Dziękuję, Dom Costa. Kratki. Domniemany płatny cyngiel z Charkowa, który miał wykonywać takie zlecenia, podobno brał tylko 15 tysięcy złotych za sprzątnięcie randomowego człowieka. A wiecie, bo dużo ludzi pisało, że Boxdela odkleiło z tymi 15 tysiącami, a naprawdę w Polsce się takie rzeczy dzieją, nie? Co? O, zobaczcie, na przykład tutaj jest jakiś artykuł. Zabójstwo na zlecenie za 15 tysięcy. Policjanci z stołecznego wydziału do walki z terrorem zabójstwo trzymali 4 osobę mającą związek z zabójstwem, coś tam bla, 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 bla. I coś tam, że 15 tysięcy, nie? Więc takie rzeczy dzieją się, nie? Samo przyjęcie zlecenia zabójstwo jest przestępstwem, to myślę, że jest to śmiesznie niska kwota. Od niedawna karane jest przyjęcie zlecenia zabójstwa. Zmieniło się też to, że nie tylko karane jest usiłowanie zabójstwa czy jego dokonanie, ale też samo przygotowanie.
Kiedyś tak nie było. A już samo przyjęcie zlecenia może spowodować, że za kratkami spędzi się wiele lat. No i gdyby ten, miejmy nadzieję, wymyślony Ukrainiec z Charkowa przyjął takie zlecenie, to za kratkami mógłby spędzić nawet 15 lat. Czy słusznie? Uważam, że takie przestępstwo w kodeksie karnym musiało się pojawić. Pozbawienie kogoś życia jest absolutnie niemoralne i to niezależnie z jakiej przyczyny, a robienie z tego sposobu... A to nie jest tak, bo ja sobie zrobiłem tak, bo to jest wersja od 1 lipca 2024 do 2025 roku. Że jak on to zrobił przed 1 lipca, to te prawo go nie obowiązuje? Osoba na życie musi być piętnowane ze szczególną surowością. Bardziej skomplikowane za zabójstwo. Oznacza to, że zleceniodawca mógł mieć wcale nie mniejsze problemy, niż gdyby sam pociągnął za przysłowiowy spust. Za zabójstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności, więc zastanówcie się, czy w ogóle warto rozważać takie opcje. W sytuacji nawet, gdyby ktoś zaszedł nam za skórę. Możemy wtedy tego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, żebyś miał chyba 30 milionów na zemstę. W tej chwili oczywiście nie mamy żadnych przesłanek, które pozwalałyby nam twierdzić, że było to coś więcej niż groźby. Osobiście nie wierzę w to, że Boxdel faktycznie... Czy David Ozdemir mógł posiadać coś na Boxdela? Ja bym nie szedł w jakieś takie narracje, bo to właśnie Boxdel tylko podejrzewam użyje. Zobaczcie, o co mnie pomawiają, chłopak był chory, a oni mnie pomawiają o takie rzeczy. Na pewno David był mega niewygodny, bo bardzo gadał na... Fame. Ale najbardziej niewygodny to był dla Wojtka Goli, bo tak naprawdę to Dawid Ozdoba wymyślił te gadanie, że biseks, nie? Natomiast Wojtek to on... Nie posądzajmy go o jakieś takie ruchy, bo Wojtek to jest... To pizda jest. Nie będę się wypowiadał, bo bym musiał go znowu obrazić. Nie? Ale to pizda jest zwykła. Akurat Wojtka podejrzewać jakieś takie rzeczy. Wojtek jedyne co mógł zrobić, to napisać do Dawida, że proszę, tak. Nie mów tak, bo to źle na mnie działa. Albo że ej, ale Dawid, ja nie jestem biseksem, dlaczego tak mówisz ludziom? Ja nie jestem, może gdzieś na wariograf. Jedynie takie rzeczy mógł, więc ja podejrzewam, że po prostu Dawid, on na pewno był źle potraktowany, bo tam no duży hejt poszedł na Dawida. Ja pamiętam, to jeszcze chyba były takie, ja nie wiem, czy wtedy oni w ogóle mieli tego marketingowca Andrzeja, jak była walka Dawid kontra Adbuster. Na pewno nie. I wtedy oni kompletnie nie wiedzieli, co robić. Oni tak, wiecie co, ja wtedy pisałem zawsze z Wojtkiem, jak była gala, i mu mówiłem, co należałoby zrobić, żeby to jako wyglądało, nie? I jak ludzie zaczęli gwizdać na Dawida, tak bardzo, nie? Tak, no były w chuj gwizdy, które chyba one trochę tak go odkleiły w pewnym momencie. To wtedy coś pękło w nim, nie? To ja pamiętam, napisałem Wojtkowi, mam nawet te wiadomości, że wyjdź na środek, powiedz, że szacunek należy się każdemu zawodnikowi i tak dalej, nie? Bo gwizdzą na niego, że no jest masakra. No i Wojtek wyszedł i napisał mi tam dobra i wyszedł i no szacunek się tam należy wszystkim zawodnikom, że coś tam, brawa dla, nie wiem, nie pamiętam, co on wtedy gadał, nie? Ale wtedy faktycznie się coś odkleiło Dawidowi, że już wtedy nie był takim Dawidem, jak był wcześniej. Dawid Ozdoba nie chorował na schizofrenię? Wcześniej nie. Natomiast tam chyba była choroba po prostu jakaś, nie wiem. Więc ja bym nie szukał drugiego dna. Ja myślę, że jest mega to jest w ogóle insynuowanie, wiesz, że ktoś sprzątnął Dawida Ozdobę, bo coś tam, dajcie już temu człowiekowi spokój, jego rodzinie. Sprzątnąć Wardęgę. Raczej były to po prostu opowieści bardzo dziwnej i niepokojącej treści, które jeżeli okażą się prawdą, mogą spowodować, że Wardęga będzie bał publikować się nowe materiały i tym samym szkodzić różnym prominentnym polskim youtuberom. Możecie się śmiać, ale no spałem, obok mi siekiera na przykład była, nie? Że w razie czego... O, powiem wam tak, kupiłem sobie legalną broń, nie? Taką na kulki takie gumowe, że to podobno boli, jak uderza, nie? I pokazywałem to Boxdelowi, że zobacz, tak mnie nastraszyłeś, że teraz mam, kupiłem sobie cokolwiek na obronę, nie? Konop zresztą też sobie kupił coś na obronę. A wiecie, co mi Boxer powiedział? I myślisz, że to by kogoś zatrzymało? Takie kulki? Wielkiego chłopa? Myślisz, że to by zatrzymało? Takie rzeczy mi gadał, nie? Ja mówię, to co ja mogę zrobić, nie? Jak tutaj... No ty, Wardęga, mógłbyś w obecnej sytuacji, jeśli jesteś osobą niekaraną i masz taki status w tak głośnej sprawie, jaki masz, to myślę, że nawet nie tyle z przeznaczeniem sportowym, ale mógłbyś sobie zrobić licencję na broń z przeznaczeniem do ochrony własnej. Jest to oczywiście dużo cięższe dla takiej zwykłej osoby, ale myślę, że w jego sytuacji mógłby ten
jego sytuacji, on mógłby nawet dostać pozwolenie na to, żeby z klampą legalnie nabitą chodzić, nie? No. Pojebane to jest w Polsce. Natomiast dużo osób mi pisało, że powinienem sobie załatwić pozwolenie na broń, ale nie wiem, nie? Pamiętajcie, że ja też jestem cukrzykiem. Nie wiem, czy by cukrzykowi dali. Wiesz, że takie coś ma tylko garstka ludzi w Polsce? No dlatego mówię, że to jest ciężkie. To jest ciężkie dostać coś takiego, ale z drugiej strony też sprawa jest nie byle jaka, nie? Jeśli to rzeczywiście jest takie, wiesz, takie nabrzmiałe, jak mówi to Sylwester, wiesz, to on ma chody w prokuraturze, to on tam podejrzewam, że jest na łączach, nie? Myślę, że mógłby mieć, nie? Coś takiego. Wątpię. Tego, żeby... Bo wiecie, cukrzyk może mieć niedocukrzenie na przykład i wtedy jest trochę taki jakby oszołomiony, nie? I nie wiem, czy takie osoby mogą dostawać takie rzeczy. Ja na przykład nie wiem, czy mógłbym zrobić licencję pilota, ale to mówię, nie wiem, nie sprawdzałem. Może ktoś mi głupot nagadał. Cokolwiek mieć. No bo nie miałem nic innego, no bo nie mam pozwolenia na broń ani nic takiego. A wiedziałem, że te osoby, o których Boxer mówił, no, że one są zdolne do różnych rzeczy. I mi to bardzo wpłynęło na psychikę, że do tej pory, na przykład w nocą, o jeżeli na przykład jesteście widzami, i to nie jest tak, że jak do mnie zagadujecie w nocy, to ja, no, że ja jestem chuj taki po prostu. To zastraszanie jest żartem. Powiem wam tak, ja na początku myślałem, że on się odkleił, bo on mówił, że a ja byłem pod wpływem emocji, mi się odkleiło. Ja w ogóle po Pandorze, ja tak samo jak wy, dałem się wkręcić Boxdalowi, uwierzyłem w to, że on żałuje. Ja uwierzyłem w to, że on chce się zmienić. I tak, że on się zmienił już, bo on tam mówił, że po starym Boxdalu to już nie ma śladu, nie? Że jak wróci stary Boxdal, to zostawcie mnie. Ja tak samo jak wy wierzyłem, że w tym chłopaku jest coś dobrego. Nawet jak kiedyś będę pokazywał jakieś inne rozmowy, to ja tam mu mówię, nie? Że chłopie, przestań w końcu kłamać, że masz dar do przekonywania ludzi, bo trzeba mu to powiedzieć, Boxdel ma dar, nie? Ja tam mu tłumaczę, że jak kiedyś zaczniesz to wykorzystywać w dobrym celu, a nie w kłamaniu, to będziesz topowym twórcą. Ja mu to tłumaczę. I on taki zadowolony, że tak, tak, ale że on nie potrafi przestać kłamać i tak dalej. Ja uwierzyłem w pewnym momencie w jego zmianę, nie? I tak jak każdy. Tak samo Konop uwierzył przecież w jego, że on żałuje, że to jakieś były błędy przeszłości i tak dalej, nie? Każdy. Ja się nie dziwię internautom, że na przykład oni uwierzyli w to. Bo ja tak samo wierzyłem na pewnym etapie. Ale później okłamywał mnie dalej i dalej, i dalej, i dalej. I się w końcu poznałem. Tak samo ja wierzyłem Fejmowi. No, jejku, na początku ja miałem tyle rozmów z Rafałem. Jej. Ja... Rafała to byłem pewny swego czasu. Tak jak mówiłem na poprzednim live'ie, że na rozparze się tak nie zawiodłem, jak się zawiodłem na Rafale. Bo o rozparze to zawsze miałem dystans, a uważałem, że Rafał to jest naprawdę porządny gość. I to wiele osób z otoczenia Rafała mi zawsze mówiło, że nie no, Rafał to zawsze dotrzymuje słowa, że on ma zasady i tak dalej, nie? I wierzyłem w to. No powiem wam nawet sytuację. Jak kiedyś zostawałem prowadzącym, to lepszy kontrakt zaproponował mi Hajlik. Ale przez to, że ufałem, że Fame to są dobre chłopaki i że już ich trochę znam, że ufam i tak dalej, to mimo, że miałem o 6-cyfrową kwotę większy kontrakt na Hajliku za prowadzenie programów, to i tak wybrałem Fame. Bo po prostu wierzyłem, że to są dobre chłopaki, nie? I się przejechali. Bo ja zawsze będę niemiły. No tak, kochany, tylko że gdybyś przyjął ofertę Hajlika, to nie miałbyś pracy, nie? Bo ich zawinęli, tylko później. Znaczy nie tyle, że ich zawinęli, co im biznes zawinęli. 6-cyfrową tyle on dostał? No 6 cyfr stary to na przykład może być 100 tysięcy. Albo może być 999 tysięcy. Interpretacja dowolna. Wtedy, jak zagadujecie w nocy. Bo ja zawsze gdzieś mam to z tyłu głowy, że nie wiem, kim wy jesteście, nie? Jednak mimo wszystko, mimo tego, że Wardenga miał prawo się bać, jeżeli oczywiście te nagrania są prawdziwe, bo w dobie sztucznej inteligencji zawsze czekam na ostateczną wypowiedź. Ja też akurat słyszałem to, bo rozmawiałem z Sezon Wójcicki w zeszłym tygodniu, ona była w Google. No bo my tam mamy kontakt pewien. I ona była w Google, tam u szefostwa rozmawiać.
I ponoć ci. Ponoć Google nową usługę otworzy. Tak jak masz Google Drive i tam na przykład za parę terabajtów płacisz tam ileś dolarów, to Sylwester ma na te swoje wszystkie nagrania ma w swojej osobnej serwerowni. To jest taki bunkier pod Poznaniem. Powiedz sądu czy prokuratury albo służb, które zbadają taką sprawę. Sorry, zapomniałem, że Susan nie żyje. Ktoś tam od Susan, to była jakaś asystentka. Bardenga się nie wystraszył. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to naprawdę zasługuje na duży szacunek. Bo powiem szczerze, siedząc w odosobnionym domu w lesie, słuchając takich gruźb, można poczuć się przynajmniej niekomfortowo. Ja długo się zastanawiałem nad tym, czy walczyć o prawdę i tak dalej, nie? No bo gdzieś to straszenie z tyłu głowy no zawsze będzie. No ale tak jak mówiłem na poprzednim live'ie, że wolę być sobą i no nie chciałbym patrzeć w lustro i widzieć, że straszyłeś się gruźb i odszedłeś z internetu i już nie wracasz. A jak wracasz, to gdzieś tam siedzisz w pokątach, sobie streamujesz Warwickiem. Warwickiem. Bo to bym nie był ja, nie? Nie można się dawać zastraszyć, tak uważam. No, ale moi drodzy, być może się bardzo dużo zmieni w tym wszystkim. Aha. I być może, bo no wszyscy uważamy, że Boxer odpowie, ale być może jego film nie będzie miał żadnego znaczenia. O. Bo nie, ja tutaj, w ogóle mój drugi film to nie miał być o Boxdelu, nie? Żeby to też była jasność. Ale uważam, że coś się zbliża i nie chodzi tu o moje filmy. Już puka do mnie. Że może być spora zmiana, nie? Więcej informacji uważam niebawem. Olbrzymicie? Kolejny olbrzymicie? Bo w pewnym momencie się przelewa. Boxdel lał, pozwalał sobie na dużo i w pewnym momencie się uważam, że przekroczył granicę. I nie. Oho, brzmi jakby go mieli zatrzymać. Tylko ja tak uważam. Więc myślę, że wkrótce będzie jasność wszystkiego. No, ja wam powiem, co Boxdel teraz. U Boxdela to będzie lecieć, stary. Ty wstaje słońce, to... Brzmi jak z czarnych na ten, na Hawirę, tak? Bebe, bang! Przelał się co? Czara koryci? Nie wiem, jak to się mówi. Czara ognia się przelała, Harry Potter. Natomiast mam nadzieję, że szalony reporter dotrzyma słowa i być może tam są jakieś głupoty, nie? Tylko, że chodzi o to, że szalony reporter też twierdził na koniec tego materiału, że no, to były, czy to były mocne rzeczy? No, według mnie tak, nie? Ale ja nie wiem, co tam jest, ja tylko wiem, co mi gadał Boxdel. Być może on ściemę walnął, dlatego ja wolę poczekać, nie gadać głupot, tylko poczekać i zobaczyć. Niech prokurator to sprawdzi. Więc jedyne co, to żeby szalony się zjawił w prokuraturze. I tyle. Żeby odebrał korespondencję i będzie jasność, nie? To niech go doprowadzą. Dla mnie, no. Ja jedyne uważałem, że szalony na przykład z Boxdelem zrobią coś takiego, że a ja nie mam tych materiałów, skasowałem, bo szkoda miejsca na dysku. I wtedy nie wiemy, się wszystko rozchodzi, nie? A jeżeli są nagrania i szalony się zadeklarował, że je pokaże, to będzie jasność. I być może tam są jakieś głupoty. A być może nie. Czas pokaże. Dlatego też proszę, żeby internet się nie nakręcał, nie robił jakichś fake newsów, nie siał. Bo tak jak mówię, Boxdel to tylko i wyłącznie wykorzysta, tak jak to zrobił z aktem. Że wiecie, były jakieś rzeczy i tak dalej i nagle ktoś, zielonka, czyli świeże konto, wrzuciło coś na wykop i od razu Boxdel tam film i hi. Zobaczcie, jakie głupoty. Tak samo Nitro ostatnio, nie wiem, czy widzieliście. Ja. Zaczął gadać, że Ola to dostała jeszcze to. Przecież nie ma na to dowodów. Więc po co tak gadać? Chyba tylko po to, żeby Boxdel powiedział, zobaczcie, co oni wymyślają i tak dalej. Zebo nagrał film o tym stanowisku. Oglądaliśmy to wczoraj. Ale no nie mamy dowodów, że na przykład wcześniej może za swoje kupiła sobie komputer, może mama jej kupiła, może kolega jakiś jej kupił, bo mu się bardzo spodobała. Nie wiemy tego, więc po co siać taki... Nie, to akurat jest prawda, co powiedziałem. Poza tym mieszkaniem, które wtrąciłem tam w ramach żartu, no to on jej rzeczywiście te rzeczy kupił. Inaczej. Czy widziałem fakturę? Nie widziałem. Czy powiedział to Boxdel? Tak. Czy potwierdziłem to u pewnej osoby? Tak. Więc rzeczy do kompa dostała. Taki ferment, nie? Bo to tylko zadziała na
korzyść Boxdela, bo ja wiem, jak on działa, nie? Nie mogę się doczekać, jak będę mógł jego filmy rozkładać na czynniki pierwsze, te co nagrał, nie? I wam pokazać, jakie tam zachodzą metody.